Lin po polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Kolejne nagranie, już 50. o tematyce optymalizacji procesów produkcji. A dzisiaj specjalny gość, debiutant w naszym cyklu. Przedstawisz się? Dzień dobry, tutaj Dobrowolski Krzysztof z Wrocławia. To bardzo skromne przedstawienie się. Pracowałeś w Autoliwie, pracowałeś w Amazonie, zaś na profilu LinkedIn masz opisaną swoją pracę jako pracę właśnie eksperta optymalizacji procesów produkcji. Tak, ja uważam siebie za praktyka Lean i takiego propagatora tej filozofii, a ekspertem być może w pewnym zakresie jestem. Na pewno przeżyłem kilka sytuacji i kilka firm, w których rzeczywiście na żywym organizmie można było przekonać się, co to znaczy ten Lean i jak on wygląda wdrażany na bardzo zróżnicowanych organizmach firm i na bardzo zróżnicowanych organizacjach ludzkich przede wszystkim. I moje zainteresowania są skierowane właśnie w tą stronę, czyli ludzie, którzy, na których nakładamy te wszystkie nasze inżynierskie narzędzia, naszą filozofię, to jak oni na to reagują i czy chcą z nami współpracować. Mówiłeś o sobie, że jesteś humanistą, który poszedł na Politechnikę. Tak jest. Chciałem być bardzo rozsądny. W wieku 18 lat usiadłem i zacząłem się zastanawiać, co by tu robić. Pierwsza myśl to oczywiście geografia, czyli podróżować po świecie, pisać wspomnienia i z tego żyć. Absolutnie odpada. No i później był pomysł, dobrze, bądźmy inżynierem. Poszedłem na Politechnikę, Wydział Mechaniczno-Energetyczny we Wrocławiu. 5 lat, powiem, ciężkich bojów, bo ten humanistyczny duch we mnie w środku siedzi, ale z wielką satysfakcją ukończyłem tą Politechnikę w 2001 roku i od tamtego czasu cały czas w przemyśle motoryzacyjnym, tak jak wspomniałeś, w Autoliwie, później w firmie EBCC, która produkuje hamulce, później krótka przygoda z Amazonem, teraz trochę AGD, czyli starcie z troszeczkę innym przemysłem, ale filozofia cały czas ta sama i bardzo podobne tematy na co dzień. No właśnie, kiedy zauważyłem opis Twojego stanowiska, który wyświetla się w LinkedInie, zastanowiło mnie, czy mógłbyś pomóc naszym słuchaczom oraz mojej skromnej osobie, ponieważ wiele osób pyta, chcę zacząć wdrażanie Linu w mojej firmie. W jaki sposób? Od czego mam zaczynać tę przygodę z Linem? Jeżeli mówimy o moim profilu, to proponuję spojrzeć na zdjęcie. Tam są podwinięte rękawy. Czyli tak naprawdę trzeba podwinąć rękawy i pójść na produkcję. Czy na obszar, w którym rzeczywiście działamy, bo to mogą być też usługi. Linu nie wdraża się przy pomocy podręczników, nie wdraża się przy pomocy świetnych narzędzi. Lin wdraża się z ludźmi i w miejscu, gdzie rzeczywiście oni działają. I przede wszystkim należy sobie uzmysłowić, czym ten Lin jest. To nie do końca jest dla wszystkich jasne. Czasami ktoś chwyci książkę, jakiś fajny poradnik, przeczyta felieton w internecie i zacznie wdrażać. Mówi sobie, zrobimy smeda albo zrobimy czaku-czaku, to przynosi świetne korzyści. Nie zastanawiając się w ogóle, po co to robi. A tak naprawdę przecież Lin to szczupłe wytwarzanie. Takie mamy polskie tłumaczenie. A szczupłe, czyli odarte z tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy, tak? Odarte ze strat, które generujemy. Nie każdy rozumie, co to są straty w jego procesie, nie każdy też rozumie, co stratą nie jest, więc jakby tutaj trzeba wyjść od tego, co jest wartością dodaną, tak? Musimy się zastanowić, za co nam płaci klient tak naprawdę i co my jeszcze oprócz tego robimy. No, każdy może sobie wyobrazić siebie jako klienta, który idzie do sklepu i kupuje telewizor. No, niespecjalnie nas interesuje, ilu operatorów go montowało, czy były jakieś braki na linii, czy został przewieziony 2 czy 3 kontenerami, czy przyleciał z Azji, czy z jakiegokolwiek innego kraju. Mamy pewne funkcje, za które chcemy zapłacić konkretną cenę. I tak samo patrzy na to klient. Więc jeżeli dzisiaj popatrzymy sobie na swoje procesy, to na pewno zauważymy w nich mnóstwo czynności, które nie przynoszą nam tej wartości, za którą płaci klient. I właśnie Lean to wyeliminowanie tego wszystkiego, czego nie potrzebujemy.
Powiedz mi proszę, jakiejś jednak wiedzy trzeba. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że część osób reklamuje swoje usługi jako konsultantów. Jesteś jednym z nich. Będzie mocno trzęsło? Gdzie mam się spodziewać problemów podczas tego wdrożenia w mojej firmie? Będzie bardzo mocno trzęsło i to w jednym z takich najbardziej wrażliwych punktów w firmie, czyli w ludzkich przyzwyczajeniach. W tym wszystkim, co nazywa się tak zwaną strefą komfortu. Tak? To jest ten obszar, w którym człowiek myśli albo działa w takich granicach, które zna, czuje się bezpiecznie i jest mu z tym dobrze. Pracuje tam od lat i nie chce tego naruszać. A my przychodzimy i mówimy, od dzisiaj będzie inaczej. Uderzamy w ten komfort i z jednej strony robimy to, uderzamy w ten komfort fizyczny, czyli zmieniamy układ linii, przestawiamy stanowiska, każemy inaczej stać. Mówimy, że nie siedź, tylko stój, przestępuj z nogi na nogę. Tak? Ten człowiek czuje się nagle jakby wybity ze swojego rytmu. A często jest to pozorne wybicie, często jest to po prostu jego nieświadomość. Tak? Kto dzisiaj robi w firmach warsztaty z ergonomii? Tak? Kto tłumaczy? No, są firmy, oczywiście, ja się też z tym spotkałem, ale jest tego bardzo mało. Tak? I często pracownik się buntuje nam i mówi, że jemu jest lepiej siedzieć na krzesełku i obracać się w prawo i w lewo, skręcając tułów 800 razy na zmianę, niż przestąpić z nogi na nogę. Wiemy, że tak nie jest. No i uderzamy w komfort psychiczny. Tak? Zabieramy taką poduszkę powietrzną, tak? Te nasze wszystkie bufory, które mamy dookoła, tą taką mętną wodę, którą mamy w danym obszarze, zabieramy. Tak? Nagle tematy stają się bardzo przejrzyste i człowiek nagle jest jak na widelcu, jak na dłoni. No, bardzo dyskomfortowa sytuacja i no, na pewno nieoczekiwana przez pracowników, więc to jest ten element, który jest najtrudniejszy w każdym wdrożeniu. Rozumiem, że mówisz tu o takiej sytuacji, kiedy po prostu widać, czy on pracuje, czy nie pracuje. Oczywiście, no bo fajna jest znana wszystkim zasada, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Tak? Wystarczy przyjść, odbić się na czytniku kartą albo wpisać na listę i gdzieś tam niezauważenie przemknąć pod ścianą, tak żeby kierownik nie widział przez 8 godzin, a później prysnąć do domu. Tak? To jest komfortowa sytuacja. A później w takim uporządkowanym środowisku, które my chcemy wdrożyć, no to wszystko jest jak na dłoni. Tak? Takie osoby, no i na pewno nie jest ich większość, ale kilka procent zawsze się znajdzie, są jak na widelcu. Rozumiem. Na swojej stronie piszesz, jeśli nie wdrożyłeś 5S jako pierwszego tematu, a poległeś na innych projektach, to już wiesz dlaczego. Dlaczego proponujesz 5S jako pierwsze narzędzie do wdrożenia? Czyżbyśmy byli aż takimi chomikami? Odgracanie i sprzątanie zostawiamy zwykle na koniec. Ja mówię o swoim domu, ja mówię o swojej piwnicy, nawet o swoim samochodzie. Tak. 5S to jest takie przedszkole. To jest przedszkole, które w taki dosyć bezpieczny sposób uczy nas takiej samodyscypliny i konsekwencji w tym, co robimy. I uczy też powtarzalności tego, co wykonują nasi pracownicy. I jeżeli chcemy bez tych cech wprowadzić na przykład Kanban albo jakieś warsztaty SMED i później oczekiwać, że to, co wypracujemy na jednodniowym czy nawet tygodniowym warsztacie będzie używane, będzie przynosiło korzyści, no możemy się srogo rozczarować, bo nie mamy tej bazy, na której chcielibyśmy to zbudować. Rozumiem, ale ty jesteś konsultantem, rasowym konsultantem i doskonale wiesz, że 80% konsultantów wie, że gdy wychodzą z zakładu, to ich projekty upadają. Tak, i to jest porażka, powiedziałbym, że nie konsultantów, ale tak naprawdę osób, które zarządzają daną firmą. Ja chciałem nawiązać tutaj do sytuacji takich tablic wizualnych. Nie wiem, czy widziałeś wizualne tablice, między innymi wizualne tablice 5S. Tak, oczywiście, widziałem je wielokrotnie. A zapomniane? Zwykle zakurzone i leżące gdzieś w kącie pod ścianą. Tak? Ktoś je kiedyś wdrożył, ktoś zainwestował kilkaset złotych w piękną tablicę, prawdopodobnie przeszkolił cały personel, a później odtrąbił sukces, podziękował i wyszedł, tak? I temat umarł śmiercią naturalną, tak? Przestano się nim interesować, przestano stosować to, co było wdrożone, ponieważ nie stało się to nawykiem, tak? Nie stało się to kulturą organizacji, tylko to było kolejnym projektem, który miał tam trudną nazwę, jakieś 5S, japoński potworek, do tego jeszcze tych 5 wyrazów, które no, trudno wymówić, a tutaj ktoś od nas oczekiwał, że będziemy je znali po kolei i będziemy regułkę klepali, że tak powiem, jak pacierz i będziemy odpowiadać wyrwani jak w szkole do odpowiedzi. Ktoś potraktował 5S jako, no ktoś nie potraktował tego jako
szansę na zmianę kultury organizacyjnej, ktoś to potraktował jako kolejny projekt, jako kolejną rzecz z podręcznika, którą być może szef przyniósł albo przywiózł do nich jakiś konsultant z zewnątrz i który narzucił swoją wolę, każąc wkuć regułki, stosować te wszystkie zasady, w ogóle nie tłumacząc po co, dlaczego, jak. I tutaj pracownicy bardzo często są w stanie wymienić wszystkie kroki w 5S, nawet po japońsku, opowiedzieć co to znaczy, ale gdy ich zapytać, co to dla Ciebie znaczy i co Ci to daje, co to pomaga w Twojej pracy, no tutaj zapada milczenie. No właśnie, zainteresowałeś mnie, w jaki sposób to tłumaczenie, co oznacza 5S, wpłynie na załogę. Interesuje mnie ich przygotowanie na zmianę, którą wniesie Lin. Czyżby opór załogi po posprzątaniu miał topnieć jak śnieg pod jasnym marcowym słońcem? No, to jest dziwne. Kiedy stanie się ten dzień, w którym pracownicy powiedzą, to jest nasze? Ten Lin. Tak, to stanie się dokładnie tak samo, jak te wszystkie nawyki, które oni nabrali wcześniej, bo 5S to są nawyki, to jest kultura i my wchodząc z takim pomysłem, że wdrożymy 5S, burzymy to, co było wcześniej, ale budujemy coś na dokładnie takiej samej bazie, tak? Budujemy coś takiego naturalnego, chcemy stworzyć środowisko, w którym ci pracownicy będą się czuli komfortowo niemalże, bo oni po pewnym czasie będą się czuli tak jak w tym swoim poprzednim środowisku, bo to wszystko już będzie dla nich znane, to będzie oswojone, to będzie uporządkowane. Oni nawet zauważą, że lepiej się pracuje w takim czystym i uporządkowanym środowisku, że to środowisko jest bardziej przewidywalne, a to znaczy też, że dla nich bezpieczne, tak? Tutaj, że nie można się spodziewać, że ktoś przyjdzie i zrobi nam jakiś zarzut z powodu pracy takiej czy innej, że źle coś zrobiliśmy, ponieważ tutaj wszystko jest jak na dłoni, tak? Ta wcześniejsza mętna woda była dosyć komfortowa dla małej grupy pracowników, I reszta nie bardzo wiedziała, czego się spodziewać w jakichś momentach. A tutaj jakby tworzymy odwrotną sytuację, tworzymy bardzo przejrzyste środowisko, gdzie większość ludzi wie, czego się oczekuje, wie, czego się spodziewać i czuje się dobrze. A ta mała grupa, no ona zawsze będzie istniała. No i tutaj będziemy musieli się nimi zajmować wtedy. W jaki sposób motywujesz użycie narzędzi Lean, które komplikują de facto pracę operatorów, często słabo opłacanych? Dobre słowo, że są słabo opłacani. Jak zmotywować słabo opłacanego pracownika? Oczywiście pieniądzem, kasą, tylko i wyłącznie. W większości. Są oczywiście takie jednostki, które są zaangażowane, które mają swoje ambicje, ale działa pieniądz. My mamy narzędzia takie jak kodeks pracy, regulaminy, umowy, instrukcje, które podpisują pracownicy i możemy to egzekwować. Tak? Tylko, że takie egzekwowanie jakby pod groźbą kary jest mało skuteczne. Tak więc, a my chcemy być bardziej konstruktywni, chcemy coś zbudować, a nie udowodnić komuś, że coś nie działa. Więc lepiej działa jakaś obietnica nagrody. I na przykład jeżeli mamy system premiowania w firmie, który bardzo często jest oparty wyłącznie na wydajności, no to powinniśmy to wpleść do tego systemu. Jakiś element tutaj oceny, do oceny miesięcznej, ale też do oceny rocznej na przykład, która może dla pracownika procentować zmianą stawki albo przedłużeniem umowy o pracę. Tak, bo to jest tak, też taki element, który często wzbudza wątpliwości kierownictwa. Jak to mamy płacić coś ekstra za jakieś tematy, które przecież wszystkich obowiązują? Dlaczego ci ludzie nie chcą sprzątać? Tak? Ale musimy pamiętać, że doceniony pracownik, to on będzie działał na naszą korzyść. Tak? Nie chodzi tu oczywiście o stworzenie jakiejś tam ekstra premii za 5S, no chyba, że kogoś na to stać, ale o wplecienie tego elementu do systemu, który już posiadamy. Najlepiej to tak zrobić to tak, aby było łatwo jakiś pieniądz zyskać przestrzegając 5S i ewentualnie stracić w przypadku jakichś zaniedbań. To powinny być łatwe pieniądze, nieduże, ale łatwe, czyli takie, które pracownik może powiedzieć, a zrobię to, to i to i mam z głowy i na przykład ta stówka mi wpada co miesiąc. Dobrze. Po jakim czasie ten 5S ruszy pełną parę? Ile realnie czasu potrzebuje, by system chwycił? To oczywiście zależy od rozmiaru organizacji, tej ludzkiej i tej też fizycznej, tak? Czyli tego, jakie mamy procesy, jak są bardzo skomplikowane. Bo jeśli mamy gniazda, na których możemy skopiować rozwiązania, które gdzieś przetestujemy na jednym, wdrożymy na pilocie, to mamy ułatwioną sprawę. Później jedno za drugim kopiujemy, przygotowujemy gniazdo za gniazdem, szkolimy ludzi, odpalamy taki obszar za obszarem, idzie jak spłatka. Troszeczkę trudniej jest, jeżeli mamy każdy proces inny, jest niepowtarzalny, to musimy wtedy przejść krok po kroku z analizą przez każdy z nich. Ale robiąc jeden od początku do końca, możemy też oszacować, ile czasu zajmie nam cała reszta.
No i też zależy to od tego, ile osób zaangażujemy, bo jeżeli będziemy mieli samotnego rycerza, któremu zlecimy wdrożenie 5S w całej firmie, to on będzie przez cały rok z tym walczył. Ale jeżeli będziemy mieli sprawny zespół, taki świadomy, czego chce, no to w 3-4 miesiące w średniej organizacji takiej do, powiedzmy, do 400 osób powinniśmy sobie poradzić. Rozumiem. Mam duży trawnik, ale trzeba o niego dbać, żeby ładnie wyglądał. Trzeba go podlewać, trzeba go kosić. Jak to jest z linem? Trzeba doglądać tego systemu, żeby działał? Chodzi mi na przykład o 5S. Absolutnie tak. Absolutnie, bo wiele projektów linowych, w tym także 5S, no one umierają śmiercią naturalną bardzo krótko po tym, jak zostaną wdrożone. Niestety, bardzo szybko. To jest tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, po wyjściu konsultantów, którzy pomagali we wdrożeniu albo po zamknięciu projektu. No bo wszyscy myślą, a to był ich projekt, to jest ich własność, tak? No i to jest najgorsza z możliwych postaw kierownictwa w firmie, średniego i wysokiego szczebla. Te wewnętrznie wdrażane projekty, jeśli są odpowiednio pielęgnowane już od samego początku, też mogą zamrzeć, ale tutaj kluczową rolę pełni ta regularność. Musimy wdrożyć system, który będzie nam to zapewniał. Rozumiem. Chciałbym zakończyć dzisiejsze nasze nagranie akcentem optymistycznym. Firma Autoliv chwali się, że 10 lat temu dokonała cudu przez weekend majowy. Tak, jest to jedna z najciekawszych historii z mojego zawodowego życia, kiedy duży zakład, który zatrudniał w owym czasie prawie 500 osób, został, że tak powiem, poddany procesowi 5S w ciągu 3 dni roboczych, kalendarzowych tak naprawdę, bo to był majowy weekend, 1, 2, 3 maja 2008 roku. W skrócie powiem, że zakład składał się z kilku działów, które pracowały, rozmieszczone były w czterech rogach zakładu, komunikowały się naokoło, woziły masę materiału pomiędzy sobą, olbrzymie supermarkety tam istniały, struktura działowa, pionowa, bardzo, bardzo, bardzo silna i twarda i po około roku, może półtora roku trwały przygotowania, żeby te wszystkie procesy rozmontować i stworzyć z nich value streamy takie niezależne, czyli z czterech różnych dużych działów powstało 6 niezależnych value streamów plus struktura taka matrycowa w organizacji i po przygotowaniu tego wszystkiego w słoneczny dzień, w słoneczną sobotę 1 maja 2008 wszystko zostało wywiezione z hali produkcyjnej na nasz parking przyzakładowy, a później stopniowo wkładane do środka i układane te klocki w zupełnie inny sposób. W piątek na drugiej zmianie kończyła się produkcja, a 4 maja odpalała się następna produkcja. Musieliśmy utrzymać ciągłość dostaw do klientów w motoryzacji i udało się. Nasi koledzy z innych zakładów trzymali kciuki, chyba żeby nam się nie udało, ponieważ zabraliśmy im parę procesów później, ale był to wielki, wielki sukces na ten czas. I dzisiaj zakład jest ponad 3-krotnie większy, rozbudował się i kwitnie jako jeden z najlepszych zakładów Autoliv w Europie. Będziemy szykować następne nagranie, ale kończąc to nagranie dzisiejsze, chciałem tylko zapytać, czy w Autoliwie nadal ulubione zajęcie pracowników poza godzinami pracy to szycie na maszynie? Tak, to był absolutny hit i podejrzewam, że do dzisiaj każda osoba, która składa aplikację do Autoliwu w rubryce hobby pisze szycie na maszynie, no bo przecież pasy się szyje. No właśnie, ale to był żart. Ja chciałbym bardzo podziękować Tobie za ten udany debiut i mam nadzieję usłyszymy się wkrótce w temacie wyszukiwania diamentów, a to już będzie o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję, było mi bardzo miło. Lin po polsku.